Toruń o poranku, właściwie przed południu. Ogarniasz się? Wiesz, co się ci będzie działo? Pojedziemy do szkoły kolejnej. Wiesz o tym? Za chwileczkę widzimy się też z ludźmi z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Co nas czeka? Właściwie. Aha, no tak, pierniki. Na pewno miłą sytuacją będzie to, że spotkamy się z panią dziekan, bo to jest w planie. I mają być pierniki toruńskie. To miasto z czego słynie? Z Kopernika. I z czego jeszcze? Z Kopernika. A kto to był Kopernik? No ten, co ukradł księżyc. Kopernik, czyli najsłynniejsza postać Torunia. Facet, który udowodnił to, co Galileusz wcześniej mówił. Tyle, że Galileusz trochę gorzej skończył, aniżeli Kopernik. O obrotach ciał niebieskich, tak się nazywa najsłynniejsza książka, rozprawa naukowa tego pana. Zapytamy Oli, ciekawe czy wie, jaki tytuł był. Ola, jaki był tytuł książki, którą Kopernik napisał? O czegoś tam planet niebieskich. O czym? Czegoś tam niebieskich. No, ciał nieźle. O obrotach ciał niebieskich. A chciałam wie o ruchach. Pięknie. Jednak coś wie. Gdzieś tam jeszcze dzwoni. Może ją na te studia wezmą. Mamy godzinę 10.30, także za sekundkę wyjdziecie do naszej niewidzialnej atrakcji. Jesteśmy w jednym z pięciu tego typu miejsc na świecie. Po Nowym Jorku, Pradze, Budapeszcie, Warszawie. Jesteśmy w Toruniu, także to niesamowita atrakcja. No i mam nadzieję, że Państwo również podzielą nasze zdanie. Chodzicie do niewidzialnego świata, tak? Ale chcę Wam powiedzieć, że jest to świat absolutnie bezpieczny. Jest to świat tylko i wyłącznie pozytywnych emocji. Zbudowaliśmy niewidzialny dom tak naprawdę na bazie bezpieczeństwa, empatii, zrozumienia, chciałbym powiedzieć więcej, nawet miłości. Tam nie ma absolutnie żadnych negatywnych uczuć i negatywnych rzeczy. Jeżeli natomiast zamkniemy Wam drzwi, ja wejdę jeszcze tam z Wami i pokaże się u Was w głowie jakiś niepokój, albo będzie lekko zaniepokojeni, to tylko i wyłącznie będzie to w Waszej głowie. Przypomnijcie wtedy sobie, że tak naprawdę tam, za tymi drzwiami, w niewidzialnym świecie jest totalnie bezpiecznie, przyjemnie i miło. I za chwileczkę to zobaczycie. A właściwie nie zobaczycie, poczujecie to. Jak Wasze wrażenia? Wiecie co, jak ludzie wychodzą, to często zaniemowiają, bo nie wiedzą, jak nazwać te emocje. Bo z jednej strony jest to fajne, ale z drugiej strony, czy to jest fajne dla tych ludzi, którzy na co dzień są osobami niewidomymi albo niewidzącymi? I chcę Wam rozwiać wszelkie wątpliwości. Słuchajcie, zatrudniamy blisko 10 osób, a za chwilę będzie 10 osób wśród naszych przewodników. I muszę Wam powiedzieć, że wszystkie osoby są to osoby szczęśliwe. Prawda? Znaczy spojrzeć na Justa i powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, a wręcz jestem przekonany, że osoby, które nie widzą, są zdecydowanie bliżej szczęścia od wielu, wielu osób, które widzą. Tak? Bo osoby, które widzą, oceniają, a osoby oceniają obrazy, tak? Szczególnie młode osoby, czy ktoś ma markowe rzeczy, czy ktoś nie ma markowych, czy ma markowy zegarek, czy ma markowy sprzęt, telefon. Natomiast osoby nie dają, one czują dobro albo czują zło. I one tak naprawdę oceniają, czy coś jest dobre, czy coś ma pozytywne emocje, czy coś ma negatywne emocje. Także to jest fantastyczne. One będą się pojawiać co jakiś czas, czyli krótka cegła, troszeczkę dłuższa i krótsza, teraz nazywana główką, ta jest wozówką, a ta główką. I masz taki układ krzyża, widzisz? Obok będzie wozówka, główka, wozówka. I to jako całość tworzy wiązanie, które jest niesłychanie wytrzymałe. Takie wiązania stosowano przy murach obronnych, przy murach kościołów, czy też budowli świeckich.
No i w takim jednym elemencie zachowało się także w podziemiach hotelu Nikolaus. Za jakiś czas, jak patrzy na mur, to wiązanie będzie się pojawiało tak, aby ta struktura muru, jak widać, wytrzymała sobie ponad 700 lat i tak jest. Co studenci tak naprawdę tutaj robią? Czego się uczą? Pracują, uczą się obsługi gości, uczą się życia hotelowego. Wszystko to, co jest potrzebne, czyli udzielanie informacji, umieją rozmawiać, porozumiewać. Jak przychodzą, to widzę, że są tacy zestresowani, mało mówią, a później to już obsługują, pokazują pokoje, oprowadzają po hotelu. Ha, proszę. Władze naszej uczelni, pani kanclerz, pan rektor, pan senior, wiceprzewodnicząc, idziemy teraz do pani dziekan. Proszę. Dzień dobry, pani dziekan. Dzień dobry, Marek Monika Muskiewicz. Witam. Młoda dziewczyna. Generalnie to jeszcze nie ma pomysłu na to, żeby iść na studia, a najlepiej to by zrobiła sobie rok wolnego. Czy to mądry pomysł? Ja powiem w ten sposób, że uważam, że trzeba wykorzystywać czas, jeżeli on jest, i to pożytecznie. Oczywiście ten rok wolnego można sobie zrobić i zdobywać na przykład nowe doświadczenia, podróżując po różnych krajach, tak? Na przykład... A trzeba mieć na to pieniądze. No oczywiście, no, ale pracuję. Ale można zawalczyć o stypendium i na przykład wyjechać sobie... Ale to w trakcie studiów już? Nie tylko. Pani dziekan mówi. Ale nie tylko. Przed też można, że tak powiem, aplikować, ale trzeba się wcześniej tym zainteresować. Natomiast w trakcie studiów jak najbardziej wyjazd za granicę. Jeszcze Ola zdąży? Oczywiście. Aplikować na stypendium? Musi się zorientować po prostu, w jakiej dziedzinie chciałaby aplikować. Natomiast trzeba próbować oczywiście, żeby zdobywać nowe doświadczenia. A jeżeli nie, to drugi aspekt, można wyjechać i pracować za granicą. Wreszcie ktoś, kto tutaj mówi porządnie, jakieś ciekawe informacje. Tak, dla ciebie ciekawe informacje to pracować za granicą i druga, jak melanżować w świadku studenckim. Jeszcze trzecie. No. Gdzie dobrze zjeść? A no tak. Matma 46%! Polski 60 rozszerzony!